Hej, dzień dobry, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV i dzisiaj, moi drodzy, kontynuujemy naszą progresję, bo ostatni kupon nam niestety nie siadł i takim oto sposobem dzisiaj zagramy sobie aż za 4450 zł. Natomiast co do ostatniego kuponu, no to wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku. Benfica wygrała z Vitorią Guimarães 3-1, ale Liverpool zremisował z Brentford 3-3, tracąc bramkę w 83 minucie spotkania. Co ja mogę powiedzieć? Dużo pecha, kilka minut dzieliło nas od tego, żeby wygrać kupon i zamknąć progresję. Niestety potoczyło się to inaczej. Liverpool dwukrotnie zresztą prowadził w tym spotkaniu, no ale niestety tego prowadzenia nie udało im się dowieść do końca. I takim oto sposobem dzisiaj progresję kontynuujemy. Ja dziękuję wam za wszystkie wspierające mnie komentarze. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to, że we mnie wierzycie i trzymacie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu tą progresję sobie zamkniemy. Także no, co nam pozostaje? Postawić po prostu kupon i liczyć na to, że nam wejdzie. Moi drodzy, jeszcze krótko omówię tylko kupon ostatni, tą tasiemkę na Ligę Mistrzów, którą wam też tutaj wrzucałem. Było bardzo blisko, 5 na 6 typów z kuponu siadło, wszystko idealnie wytypowane, ale niestety Barcelona. Barcelona okazała się tutaj być na tym kuponie, że tak powiem, niepotrzebna, no bo wszyscy wiemy dobrze, co Benfica z drużyną z Katalonii zrobiła. Tam 3-0 wygrał zespół z Portugalii i takim oto sposobem przez to kuponik nam nie siadł. A szkoda, bo z 20 zł mogliśmy sobie zrobić naprawdę bardzo, bardzo solidną sumkę. No ale wyszło jak wyszło. Wy, moi drodzy, możecie dzisiaj wygrać 50 zł bonusu na Superbet, a jedyne co musicie zrobić, aby te 50 wygrać, to w komentarzu obstawić poprawny wynik meczu Atletico Bilbao z Deportivo Alaves, do tego dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu oraz swój login Superbet, a oprócz tego jeszcze musicie zafollowować profil Murawa TV w zakładce Super Social w aplikacji mobilnej Superbetu. Także te 4 rzeczy i możecie wygrać 50 zł bonusu na Superbecie właśnie. No a jeżeli jesteście nowi, to zachęcam was do rejestracji na Super Becie, rejestrując się z kodem Murawa TV z linku podanego w opisie, dostaniecie freebet do 20 zł przy minimalnej wpłacie 50 zł i będziecie mogli skorzystać z innych bonusów oferty powitalnej od Superbetu. Więcej informacji macie w opisie, także tam was odsyłam, a my tymczasem lecimy już z kuponem na dziś. No to, moi drodzy, Superbet odpalony, no i dzisiejsze typy to będą ogólnie typy na sobotę. Po raz kolejny odpuszczamy sobie piątkowe mecze. Odcinek wrzucam wam oczywiście dzisiaj w piątek, ale typy idą na mecze jutrzejsze. I tak oto na początek spotkanie Manchester United z Evertonem, gdzie ja bez zaskoczenia pójdę sobie w typ na zwycięstwo Czerwonych Diabłów. Myślę, że Manchester nie będzie sobie mógł pozwolić w tym spotkaniu na jakiekolwiek potknięcie, tym bardziej, że celem Czerwonych Diabłów, no nie oszukujmy się, jest na pewno w tym sezonie, może nawet Mistrzostwo Anglii, kto wie. Oczywiście to będzie trudne, ale ja po prostu wierzę w to, że Cristiano Ronaldo i spółka sprawią, że siądzie nam dzisiejszy kuponik i mam nadzieję, że to spotkanie będzie dobrym wyborem. Myślę, że Manchester jest zdecydowanie silniejszą drużyną niż Everton. Oczywiście Evertonowi też w ostatnim czasie nie wiedzie się źle, no ale nie oszukujmy się, Manchester na Old Trafford powinien sobie po prostu z Evertonem poradzić i taki typ jako pierwszy leci na mój kupon. Natomiast, moi drodzy, drugie spotkanie, jakie również na mój kupon wlatuje, to jest mecz Atletico Madryt z Barceloną. To Atletico ma niesamowite, że tak powiem, po prostu oni mają dużo, dużo szczęścia w swoich spotkaniach, a to szczęście może się im okazać potrzebne na pewno w meczu z Barceloną, która w ostatnim czasie, nie oszukujmy się, prezentuje się średnio, żeby nie powiedzieć źle. Oczywiście ja sam na Barcelonę sobie ostatnio z Benficą stawiałem, w sensie na to, że Barcelona wygra lub zremisuje, no ale to dlatego, że gdzieś tam no wydawało mi się, że Barcelona może jednak z tego dołka wychodzi, że Barcelona może w końcu będzie wchodziła na odpowiednią ścieżkę. No i do meczu z Benficą jednak Barca przegrała tylko jeden mecz w tym sezonie dotychczasowo, więc wydawało mi się, że oni gdzieś tam jednak od tego dna się odbijają i że w Lidze Mistrzów przynajmniej będą w stanie się postawić. Było jednak inaczej. Natomiast co do Atletico, moi drodzy, no to Atletico w ostatnim czasie jednak mimo wszystko w miarę solidnie i wydaje mi się, że tutaj w meczu u siebie z Barceloną powinni sobie poradzić. Po kursie 1,95 ja pójdę sobie właśnie w Atletico i myślę, że ten typ powinien siąść, przynajmniej mam taką nadzieję. Wiem, dla niektórych z was te typy mogą wydawać się dosyć kontrowersyjne, dosyć niepewne, no ale cóż, moi drodzy, obstawiam tak, jak mi, że tak powiem, głowa podpowiada, a głowa podpowiada mi, że zarówno Manchester United i zarówno Atletico Madryt swoje spotkania po prostu wygrają.
Dlatego też pójdziemy sobie w ten typ oczywiście. Rozłożymy sobie ten kupon, stawiając po 750 zł, aby oczywiście ominąć dodatkowy podatek. Także oczywiście 750 ziko po raz pierwszy leci. Za chwilkę postawimy sobie kolejne 750 zł. Będziemy to musieli zrobić bodajże 5-krotnie i potem jeszcze postawić sobie kupon za złotych 700. Także ok, kolejne 750 zł poszło. Lecimy oczywiście dalej, kolejne 750 zł na kupon również zapraszam, czyli trzeci taki sam oczywiście kuponik z taką samą możliwą wygraną, 750 zł po raz czwarty również ląduje na naszym kuponie, 750 zł po raz piąty oczywiście znów, no i na koniec jeszcze 700 zł. Cyk, stawiamy to, no i mamy łącznie postawione 4450 zł na takie właśnie mecze, na takie właśnie typy Manchester United, Atletico Madryt. Trzymamy kciuki, ja już się z Wami żegnam. No i dziękuję za oglądanie do końca. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. No i trzymajcie się, na razie, piąteczka, cześć i pa, pa!